Hej, cześć, witajcie z tej strony z Maslo, a dzisiaj porozmawiamy sobie na temat chińskiej płyty głównej o egzotycznie brzmiącej nazwie Wananzi. Jest to ciekawa płyta główna, bo pomimo swojej egzotycznej nazwy obsługuje ona procesory z serii Xeon. Temat tych chińskich płyt głównych nie jest absolutnie nowy na naszej polskiej tubie. Myślę, że część z moich widzów będzie kojarzyła te płyty główne z kanału Michała, bo Michał tam przecierał sporo modeli tych różnych płyt głównych. Ja w końcu też położyłem swoje rączki na takiej egzotycznej płycie głównej. W dzisiejszym materiale opowiemy sobie trochę o tych procesorach z serii Xeon, albo jak niektórzy wolą Xeon. O samej płycie głównej, która posłuży nam dzisiaj do testów, sprawdzimy, jak taki procesor radzi sobie z grami oraz zastanowimy się, jaka karta graficzna byłaby do niego odpowiednia. Porozmawiamy o zastosowaniach profesjonalnych takiego procesora. No i odpowiemy sobie na pytanie, czy warto kupić taką płytę z procesorem, no i przede wszystkim, gdzie ją kupić. Myślę, zacznijmy od samych procesorów Xeon. Ja dzisiaj testuję model 2620V3. I generalnie, gdy ktoś mówi mi model Xeona, no ja nie bardzo jestem w stanie wsadzić go gdzieś w taki swój ranking procesorów, który mam w głowie. Głównie przez to, że jedynym Xeonem, który wcześniej testowałem, to był taki za 25 zł, o którym robiłem już film dawno temu. Ta jednostka, którą dzisiaj Wam prezentuję, ma 6 rdzeni, 12 wątków i co ciekawe, kosztuje zaledwie 179 zł. Za tyle rdzeni i tyle wątków to całkiem spoko cena, a bardzo możliwe, że za niedługo te procesory będą jeszcze bardziej tanieć. Oczywiście trzeba mieć z tyłu głowy to, że procesory z serii Xeon są projektowane głównie pod serwery czy stacje robocze. No więc jest to taka typowa serwerowa kopara, która ma za zadanie mieć po prostu dużą ilość wątków, żeby wykonywać wiele zadań równolegle, no i przy tym mieć niskie temperatury. Ten model jest z 2014 roku i gdy był nowy, kosztował aż 2500 zł. Dlatego gdy ten procesor był nowy, no nikt o zdrowych zmysłach po prostu nawet nie brał pod uwagę, żeby budować z jego użyciem komputer gamingowy. No ale chyba każdy z Was się zgodzi, że po 6 latach, gdy cena spadła do tak niskiego poziomu, no to aż grzech nie spróbować zbudować komputera gamingowego, albo po prostu taniego komputera do pracy, który na przykład z wirtualizacją czy na domowy serwer spisze się naprawdę całkiem nieźle. W ogóle jak patrzymy na te procesory i porównamy sobie je z tradycyjnymi na przykład i9-kami, to ten Xeon przy nim wygląda jakby taką i9 ktoś nam po prostu rozciągnął. Co do samej płyty głównej, mamy tutaj chińskiego producenta Wananzi. Przynajmniej tak wydaje mi się, że powinno się to wymawiać. Wananzi. Mój konkretny model to X998M Gaming. Jest to format, jak widzimy, MATX-owy. Płyta obsługuje pamięci DDR4. Ma wbudowany slot M2, który, uwaga, obsługuje tylko i wyłącznie dyski NVMe. No i jak sama też nazwa płyty wskazuje, działa ona na chipsecie X99. No i wygląda to jak taka typowa płyta główna. Nic na pozór specjalnego. Ale wiecie, co jest najfajniejsze w tej płycie głównej? My tutaj dzisiaj ładujemy procesor 6-rdzeniowy, 12-wątkowy. Ale można też ładować procesor 8-rdzeniowy. I procesor 12-rdzeniowy. I procesor 24-rdzeniowy. I jasne, na przykład te 24-rdzeniowe procesory są jeszcze dzisiaj bardzo drogie i raczej nikt z Was chyba nie potrzebuje aż tylu rdzeni i tylu wątków do pracy, ale hej, da się i to całkiem spoko wiadomość. Dodatkowo ta płyta główna, którą ja testuję, ma zmodyfikowany BIOS, który ma funkcję tak zwanego turbo, co pozwala, żeby nasz dzisiejszy Xeon 2620V3 pracował z częstotliwością 3,2 GHz na wszystkich rdzeniach. No i co najfajniejsze, pomimo tego zwiększonego taktowania, procesor dalej jest naprawdę bardzo
bardzo chłodny. Ja przy stres teście uzyskałem na nim temperatury 55 stopni, przy czym ja używałem bardzo potężnego chłodzenia Assassin 3, które no raczej nie powinni się kupować do takiego Ziona. Ja wziąłem je, bo po prostu miałem je pod ręką. Aczkolwiek warto powiedzieć o tym, że no do takiego Ziona na spokojnie wystarcza nawet Spartan 3 od Silentium PC albo Fortis 3 i procesor będzie naprawdę chłodny i cały nasz zestaw powinien być bardzo cichy. Jednak zwróćcie uwagę na to, żeby chłodzenie obsługiwało socket LGA 2011. Zerknijcie sobie jeszcze na platformę testową, jakie części wybrałem do dzisiejszego filmu, no i zaczniemy sobie testami w grach. Zaczynamy Counter-Strike'iem Global Offensive na ustawieniach najniższych, co pozwoli nam troszeczkę spocić procesor i zobaczyć, jaką ma on wydajność. No i po skończonym benchmarku średnio uzyskujemy tutaj 295 FPS-ów. W przypadku Wiedźmina 3 na ustawieniach Uber w Nowigrodzie uzyskujemy 88 klatek średnio, natomiast gdy przeniesiemy się do lasu, do miejsca graficznego, uzyskamy tam 83 klatki. Shadow the Tomb Raider na ustawieniach najwyższych, no bez większych problemów jest w stanie uzyskać 85 klatek na sekundę średnio. Natomiast gdy zdecydujemy się włączyć RTX, czyli szeroko pojęty ray tracing, wartość ta spada do 60 klatek na sekundę. Red Dead Redemption 2 na ustawieniach średnich, przypomnę, że ta gra korzysta z API Vulkan, no w miejscach takich bardziej intensywnych procesorowo możemy zauważyć tutaj troszeczkę wąskie gardło ze strony naszego Ziona. Mimo wszystko jednak benchmark kończymy z wynikiem 85 klatek na sekundę. Control na ustawieniach wysokich bez ray tracingu bez najmniejszego problemu pozwala nam się cieszyć rozgrywką na poziomie 84 klatek na sekundę średnio. Gdybyśmy zdecydowali do tego wszystkiego włączyć jeszcze ray tracing, uzyskamy wartość na poziomie 51 klatek średnio. Doom Eternal na ustawieniach Ultra Koszmar przy rozdzielczości Full HD radzi sobie naprawdę bardzo dobrze na tej konfiguracji. Bez najmniejszych problemów jesteśmy w stanie osiągnąć tutaj wynik na poziomie 168 klatek na sekundę średnio. Metro Exodus na ustawieniach normal. Jest to gra, która bardzo mocno korzysta z karty graficznej. Możemy tutaj liczyć na 82 klatki na sekundę średnio. W przypadku Assassin's Creed'a na ustawieniach ultra wysokich możemy zauważyć, że no procesor tutaj troszeczkę sobie już nie radzi i możemy zauważyć, że występuje tutaj spore wąskie gardło z jego strony. Mimo wszystko możemy cieszyć się wynikiem na poziomie 56 klatek średnio. Przechodząc do Need for Speed Heat, sytuacja wygląda bardzo podobnie na ustawieniach Ultra. Karta graficzna nie jest wykorzystywana na 100%, no i procesor wydaje się tutaj być tym czynnikiem dość mocno ograniczającym. Jak sami widzicie, moi drodzy, w niektórych grach Xeon okazał się wąskim gardłem. I dobór tak mocnej karty graficznej wynikał z tego, że ja niespecjalnie chciałem ograniczać kartą graficzną ten procesor, dałem mu troszeczkę rozwinąć skrzydła. Jednakże po tych testach doszedłem do wniosku, że no oczywiście, no nie ma sensu ładować tak mocnej karty graficznej i parować ją z Xeonem. Myślę, że tutaj bez najmniejszego problemu wystarczy Wam Radeon RX 580 czy 570, ewentualnie jak ktoś by Was chciałby zaszaleć, no to 1660 super, myślę, że to jest taki rozsądny max, jaki można parować z tego typu procesorem. Przechodząc do benchmarków, wyniki całkiem spoko jak na procesor za tak niewielkie pieniądze. Możemy tutaj zobaczyć również w porównaniu z innymi procesorami, jak to wygląda. W przypadku Blendera tutaj czasy renderu, mówię, w stosunku co do ceny są naprawdę bardzo obiecujące. Tutaj wiele wątków rzeczywiście nam pomaga. No i na sam koniec jeszcze wyniki w benchmarku V-Ray. Ale czy warto jest w ogóle kupić taki wynalazek? No ja się zastanawiałem, jakby to wypadło, gdybyśmy porównali to sobie wszystko z Ryzenem, więc wziąłem płytę B450, no i w tej cenie no, możemy kupić jedynie Ryzena 1200AF, który jest jednostką czterordzeniową, czterowątkową. No jak sobie to złączymy wszystko cuzamen do kupy, no to wyjdzie nam cena naprawdę bardzo podobna za taki zestaw z Ryzenem i zestaw z Xeonem. No i cóż, no bez niespodzianek Xeon totalnie rozkwasza takiego Ryzena. Oczywiście w zadaniach profesjonalnych to nie jest dziwna sprawa, bo trzeba się z tym liczyć, jako że Xeon ma dużo więcej wątków. W przypadku Counter-Strike'a Global Offensive Ryzen 1200AF zdobywa 10 klatek na sekundę średnio więcej. W przypadku Shadow of the Tomb Raider na ustawieniach najwyższych możemy zauważyć, że delikatnie tutaj Ryzen przegrywa. Gdy zdecydujemy się włączyć ray tracing, sytuacja również się powtarza. Ryzenik jest troszeczkę niżej w puli wyników.
przypadku Assassin's Creed'a na ustawieniach ultra wysokich, no sytuacja również się powtarza, Ryzen delikatnie niżej w tabeli. No i w przypadku Red Dead Redemption 2 sytuacja po raz kolejny się powtarza, Ryzen zdobywa niższy wynik. No i teraz może warto byłoby sobie zadać pytanie, gdzie można taką płytę główną kupić? No, pierwsza odpowiedź, jaka przychodzi do waszej głowy, no to pewnie w Chinach, tak? Oczywiście tak, możemy zdecydować się na zakup takiej płyty w Chinach, jednakże trzeba pamiętać o kilku rzeczach. Po pierwsze, że jeżeli zamówimy w Chinach, no to taka paczka idzie do nas długo, od 2 tygodni do 2 miesięcy, a czasami może się w ogóle gdzieś zgubić, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, zawsze trzeba zapłacić cło. Oczywiście, może urząd skarbowy nas nie przydybie, ale zawsze jest takie ryzyko, że dodatkowo będziemy musieli zapłacić cło za naszą paczkę. No i kwestie gwarancji są zawsze bardzo dyskusyjne. Jednakże wychodząc naprzeciw tym wam, którzy chcieliby taką płytę dostać i niekoniecznie ściągać ją bezpośrednio z Chin, tutaj z pomocą może przyjść polski dystrybutor Huanan. Generalnie rzecz biorąc wygląda to w ten sposób, że właśnie nasz polski dystrybutor ściąga do siebie na magazyn do Polski te płyty główne, jest opłacane cło, te płyty są na miejscu w Polsce, więc generalnie czas wysyłki jest o wiele szybszy niż ściągalibyśmy to bezpośrednio z Chin. No i dodatkowo mamy pełną 24-miesięczną gwarancję, więc nie daj Boże, gdyby coś z naszą płytą główną się stało, no to zawsze możemy taką płytę reklamować, no i tutaj już dogadywać się z naszym polskim dystrybutorem. Ogólnie zostawię wam linki w opisie do zakupu takiej płyty głównej i procesora, a także możecie zerknąć na inne produkty, które są z promocją. Udało mi się dla was załatwić kod rabatowy, tak więc jeżeli ktoś z was chciałby sobie zakupić, no to możecie wpisać kod rabatowy z Maslo, tak jak macie na ekranie, no i wtedy będziecie mogli troszeczkę taniej kupić jakieś wybrane komponenty. Więc powiem wam, gdy tak porównujemy cenowo, jak to wypada, no to te Xeony wychodzą naprawdę całkiem spoko. Oczywiście platforma AM4 jest platformą nowoczesną, tak? Jest platformą powszechną, więc w przypadku jakichś problemów jest nam prościej w jakiś sposób je rozwiązywać. Platforma AM4 dalej ma sporą przyszłościowość. W przypadku Xeonów też możemy dość mocno rozbudować swoją konfigurację. Pamiętajmy, że Xeony zwykle mają niższe zegary, co za tym idzie w grach, gdybyśmy porównali z takim Ryzenem 3600, no to wiadomo, że taki Ryzen zmiecie praktycznie każdego Xeona, jeżeli chodzi oczywiście o zastosowania w grach. Więc koniec końców, jeżeli ktoś z was ma naprawdę ograniczony budżet, to wydaje mi się, że taki Xeon rzeczywiście może się całkiem nieźle spisać, a jeżeli ktoś z was chciałby mieć tanią maszynę do po prostu pracy czy wirtualizacji, czy tak jak wspomniałem wcześniej, jakiegoś domowego serwera, no to ten deal naprawdę wygląda całkiem obiecująco. I w sumie po tym materiale jakoś przestało mnie dziwić, czemu Michał tak bardzo lubi te Xeony i płyty główne, no bo są one po prostu tanie i wydajne. Tak jak powinno być. Tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Do zobaczenia w kolejnych. Na razie. BIOS.